Użyli przerażającej broni biologicznej. Z włokami ostrzeliwali wroga Czarna Śmierć największa zaraza w dziejach ludzkości. Czarna Śmierć tak opisuje się epidemię dżumy, która nawiedziła Europę w XIV wieku naszej ery. Czy zasłużyła sobie na to złowieszcze miano? Z całą pewnością tak. W udokumentowanej historii naszej cywilizacji nie mieliśmy do czynienia z chorobą, która zmieniła świat w takim stopniu, jak ta średniowieczna epidemia dżumy. Wśród największych i najbardziej bolesnych dla społeczeństw w epidemii wymienia się zarazy Antoninów, zwaną też zarazą Galena, która w dwa wieku pochłonęła 5 milionów ludzkich istnień, dżuma Justyniana z 6 wieku, która zabiła dziesięciokrotnie więcej ofiar, epidemię cholery i dżumy z 19 wieku, a także 20-wieczną grypę Hiszpankę. Jednak za najstraszniejszą zarazę w dziejach uznaje się dżumę, która pustoszyła naszą populację podczas panowania cesarza Justyniana w połowie XIV wieku. Nazwana czarną śmiercią pochłonęła być może nawet 200 milionów ofiar i jak żadna inna zaraza wpłynęła na późniejszy obraz świata. Szacuje się, że w czasie jej trwania zmarło 30-60% mieszkańców Europy około 30%. Ludności Bliskiego Wschodu i mniej więcej 40% mieszkańców Egiptu. Dopiero po ponad 150 latach populacja świata wróciła do stanu sprzed jej wybuchu. Droga śmierci historycy źródeł czarnej śmierci doszukali się w Azji Środkowej, być może w Kirgistanie lub w Chinach. Stamtąd choroba, niesiona przez handlarzy podróżujących jedwabnym szlakiem lub na statkach handlowych, trafiła najpierw na Krym, a później objęła całą Europę. W 1347 roku na Krymie trwało oblężenie miasta Kaffa. W czasie jego trwania wojska mongolskie zdecydowały się użyć średniowiecznej wersji broni biologicznej. Ciała zmarłych na dżumę były przez nich wystrzeliwane z katapulty przez mury obronne. W Kaffie bardzo szybko wybuchła epidemia, którą uciekający Genuńczycy przenieśli do Konstantynopola, Sycylii, Marsylii i na Stamtąd dżuma miała otwartą drogę do Hiszpanii, Francji, Anglii, Włoch, później również objęła tereny Niemiec i Szwajcarii, na końcu trafiając aż do Skandynawii. Jak zabija dżuma? Nosicielami dżumy były żyjące w miastach szczury, a także żerujące na tych gryzoniach pchły. Gdy populacja chorych szczurów zaczynała się kurczyć, skoczne pasożyty szukały innych żywicieli i bardzo często wybór padał na ludzi. Najpóźniej tydzień po ugryzieniu chorego występowały pierwsze objawy infekcji: wysoka gorączka, wymioty, zawroty głowy, światło, wstręt. Następnie pojawiało się bardzo bolesne obrzmienie węzłów chłonnych. Jedynie co czwarty chory był w stanie samoistnie pokonać chorobę. Pozostałe 75% zarażonych umierała w wyniku wycieńczenia organizmu, innych powikłań. Ich skóra pokryta była przerażającymi czarnymi zmianami martwiczymi. Medycy rozkładają ręce na choroby te nie miała środka sztuka medyczna, bez ślini byli też wszyscy lekarze. Możliwą jest to rzeczą, że przyrodzenie choroby już takiem było, albo też, że lekarze nic nie wiedzieli. Medyków wówczas pojawiło się siła. Tak mężczyzn, jak i kobiet, nie mających, mówiąc po prawdzie, najmniejszego pojęcia o medycznym kunszcie. Nikt nie mógł odgadnąć przyczyny choroby ani znaleźć na nią stosownego remedium. Dlatego też jedynie nieliczni z chorujących do zdrowia powracali. W XIV wieku oczywiście nikt nawet nie wyobrażał sobie istnienia drobnoustrojów takich jak wywołująca dżumę bakterie rsienia pestis. Bronią w walce z epidemią były więc trzy podstawowe środki: izolacja, medycyna ludowa i modlitwa do Boga. Lekarze nie znali poza tym żadnego sposobu, by pomóc umierającym. Panowało przekonanie, że choroba wywoływana jest mrowym powietrzem, które wnika do organizmu poprzez pory. Dlatego też z miast wywożono odpadki i wszelkie inne cuchnące rzeczy, przepędzano bezdomnych i prostytutki. Polecano także unikania kąpieli, wedle teorii, że rozszerzone i oczyszczone pory skóry dają łatwiejszy dostęp morowemu powietrzu. Kwarantanną obejmowano okręty wchodzące do portów, a także rodziny osób zmarłych na dżumę. Przyczynę śmierci stwierdzał lekarz w specjalnym, rozpoznawalnym stroju, zawierającym w sobie ikoniczną maskę w kształcie głowy ptaka. Jeśli potwierdził ognisko dżumy, bliscy zmarłego byli zamykani we własnym domu, a ciało zakopywano poza granicami miasta. Metodą dającą największą szansę na ujście z życiem była ucieczka z opanowanego zarazą miasta. Ale ta droga ratunku była zarezerwowana jedynie dla bogatej arystokracji. Samoizolacja i egoizm elity stał się kanwą maski Czerwonego Moru, autorstwa amerykańskiego pisarza i poety Edwarda Allan Poego. Opis takiego zachowania znajdziemy również w cytowanym wcześniej de Cameronie. Inni wreszcie, najbardziej nieużyci i bezlitośni, twierdzili, że najlepszym środkiem na zarazę jest ucieczka od niej. Myśląc tylko o sobie, siła mężczyzn i kobiet opuściło miasto, domy, majątności, krewniaków i przeniosło się do posiadłości swoich, za bramami grodu leżących. Dżumie, inny świat skutki tej epidemii oddziaływały na kulturę, gospodarkę i stały się przyczynkiem do wielu zmian społecznych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 14 epidemia zdziesiątkowała ludność, zwłaszcza mieszkańców miast. Dopiero po 150-200 latach populacja zdołała się odbudować. Nim jednak to nastąpiło, skutki epidemii odczuli wszyscy tym razem pośrednio. Ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie miast na żywność ceny produktów rolnych zaczęły spadać. Równocześnie drożały artykuły rzemieślnicze jako że spora liczba osób umiejących je wykonywać zmarła w wyniku czarnej śmierci. Zjawisko to, nazwane nożycami cen i płac, wpędziło ludność wsi w głęboką biedę i stało się przyczyną wielu buntów i zamieszek. We Francji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech rozpoczęło się prześladowanie ludności żydowskiej, obwinianej o sprowadzenie zarazy. W Moguncji, Kolonii i Strasburgu doszło do pogromów na dużą skalę. Ludność Europy zrezygnowała też z czynności związanych z restrykcyjną higieną osobistą, zwłaszcza z gorących kąpieli. Doświadczenie bliskiej śmierci, zarazy na pograniczu apokalipsy, rozdzieliło społeczeństwo na dwa światopoglądowe kierunki, jedni zwrócili się w stronę wiary, czasem wręcz fanatyzmu religijnego, kiedy inni postanowili brać z życia pełnymi garściami, grzeszyć, oddawać się rozpuście, gdyż śmierć może nadejść w każdej chwili.